Skorzystaj z narzędzia odbicie, aby wyznaczyć odbicie, które odwzorowuje odcinek ME na inny odcinek. Odbicie, czyli mówiąc bardziej matematycznie, symetria osiowa, albo symetria względem prostej. Odbicie w tym znaczeniu to tak naprawdę amerykanizm albo jakaś inna kalka językowa. Według mnie odbicie nie powinno występować w polskim języku matematycznym, ale występuje, bo język rządzi się swoimi prawami, a matematyka swoimi. Czyli mamy znaleźć takie przekształcenie, które odwzorowuje odcinek ME na ten drugi szary odcinek. I ma to być symetria osiowa. Tu na dole pod wykresem mamy przycisk z napisem odbiciem i nad nim polecenie Dodaj przekształcenie. Jeżeli go naciśniemy, to pojawia się miejsce na dwie pary współrzędnych, czyli współrzędne dwóch punktów. Punktów, które zdefiniują potrzebną nam oś symetrii. Punkty, które leżą na osi symetrii. Skopiujmy sobie ten wykres. Jak znaleźć oś symetrii, przy pomocy której przekształcimy punkt E na ten punkt, a punkt M na ten punkt? Punkt i jego obraz w symetrii osiowej leżą w równej odległości od osi symetrii, czyli szukamy prostej, od której punkt M i ten punkt będą równo odległe. Tak samo punkt E i jego obraz muszą leżeć w równej odległości od osi symetrii, albo inaczej. Oś symetrii musi zawierać punkt, będący środkiem odległości pomiędzy punktami różowymi, i musi zawierać punkt, będący środkiem odległości pomiędzy punktami granatowymi. No to wyznaczmy środki tych odległości. Obliczmy je na podstawie współrzędnych. Współrzędne punktu E to minus 4 i minus 4. Współrzędne obrazu punktu E to x równa się 2 i y równa się minus 6. Jakie są współrzędne punktu leżącego w środku, pomiędzy minus 4 minus 4 i 2 minus 6? Wystarczy, że obliczymy średnią współrzędnych x tych dwóch punktów i średnią współrzędnych y, czyli średnia xów to minus 4 dodać 2 podzielone przez 2, średnia y to minus 4 i minus 6 też podzielone przez 2, minus 4 dodać minus 6 podzielone przez 2. Minus 4 dodać 2 równa się minus 2 podzielone przez 2 to minus 1. Minus 4 dodać minus 6 to to samo co minus 4 odjąć 6, czyli minus 10 podzielone przez 2 to minus 5. No i mamy współrzędne środka odległości pomiędzy punktem e i jego obrazem. Narysujmy to. Minus 1 i współrzędna y minus 5. Tu leży poszukiwany przez nas punkt należący do osi symetrii. I rzeczywiście wygląda, jakby znajdował się w równej odległości pomiędzy tymi dwoma punktami. Znajdźmy w ten sam sposób środek odległości pomiędzy punktem M i jego obrazem. Współrzędne punktu M to x równe minus 5 i y równe 3. Współrzędne tego punktu to x równe 7 i y równe minus 1. I znowu współrzędna x punktu środkowego będzie średnią współrzędnych x tych dwóch punktów, czyli minus 5 dodać 7 podzielone przez 2, i współrzędna y punktu środkowego będzie średnią współrzędnych y tych dwóch punktów, czyli 3 dodać minus 1 podzielone przez 2. I obliczamy. Minus 5 plus 7 to plus 2 podzielone przez 2 to 1. 3 dodać minus 1, czyli 3 odjąć 1 to 2 i podzielone przez 2 to 1. Czyli punkt o współrzędnych 1,1 1 jest środkiem pomiędzy tymi dwoma punktami. 1,1 1 leży tutaj. No i nasza oś symetrii zawiera te dwa punkty. Wiemy, że dwa punkty jednoznacznie definiują prostą. Możemy ją sobie teraz narysować. Będzie wyglądała mniej więcej tak. No i widać na oko, że ma to sens. Że jest to oś symetrii. Jeżeli wybierzemy sobie jakikolwiek punkt na odcinku ME i znajdziemy jego obraz w symetrii względem tej prostej, to jest najkrótsza odległość z punktu M do prostej i tak samo długi odcinek w tym samym kierunku po drugiej stronie prostej, i mamy obraz punktu należący do tego drugiego odcinka. Widać na oko, że geometrycznie ma to sens. Wygląda trochę jak obraz w lustrze widziany z boku. No dobra, znaleźliśmy dwa punkty należące do osi symetrii. Wpiszmy je w nasze narzędzie w zadaniu: minus 1, minus 5 i 1, 1. Pierwszy punkt minus 1, minus 5 i drugi punkt 1 i 1. No i zadziałało. Nasz szary odcinek zaznaczył się jako obraz odcinka ME. Klikamy odpowiedź. Prawidłowo.